Cześć! Dziś pokażę Wam, jak zrobić fajną, ale prostą dynię. Więc potrzebujemy pomarańczowy, zielony i brązowy oraz coś do nacinania. I narzędzie przydałoby się z kulką. Może to być na przykład coś takiego, albo po prostu długopis, który się już wypisał i nie pobrudzi modeliny. Więc najpierw potrzebujemy kulkę. Potem możemy przytrzymać palcem i wykonujemy nacięcia w równych odległościach od siebie. Teraz możemy wziąć i poprawić dokładnie nożykiem i obracamy. Więc mamy taki kształt. Pamiętajcie, że im grubszy nożyk używacie, tym efekt uważam, że będzie fajniejszy. Więc możecie użyć coś takiego albo na przykład plastikowy nóż. Teraz na górze możemy dociągnąć te kreski, żeby wyznaczyć środek. Bierzemy kawałek zielonego, rozpłaszczamy. I tworzymy listek. Bierzemy nożyk, robimy nacięcie na środku i drobne po bokach. Teraz trochę poszarpiemy ten listek, ponieważ dynia raczej ma taki nieregularny kształt liści. I robimy jeszcze takie nacięcia. Jeszcze trochę rozciągniemy. Możemy zakręcić i przyczepiamy na środku. Teraz bierzemy kolejny kawałek zielonego i wałkujemy na długi, cienki wałeczek. Więcej taki. I teraz umieszczamy na środku. I zawijamy. Bierzemy jeszcze naprawdę mały kawałek brązowego i wałkujemy tylko jego końcówkę, żeby miał taki trójkątny kształt. Spłaszczamy drugi koniec. Użyję tego narzędzia, żeby tu zrobić takie wgłębienie, ale możecie równie dobrze zrobić to długopisem. Efekt będzie praktycznie taki sam. I teraz zrobimy miejsce na to, więc wgłębienie również może być długopisem, czy jeżeli macie specjalne do tego narzędzie. I umieszczamy na listku. Mam nadzieję, że taka wersja dyni Wam się podoba. Na pewno zrobię jeszcze jakiś filmik z dynią typowo na Halloween, ale do Halloween jeszcze dużo czasu, dlatego na razie chciałam zrobić taką zwykłą dynię. Zapraszam do odwiedzania mojej strony na Facebooku, bloga, do komentowania i oczywiście lajkowania, jeżeli Wam się filmik podobał. Naprawdę bardzo mnie to cieszy i motywuje do dalszej pracy i dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze i miłego weekendu. Cześć!